Siema, siema widzu, jak zawsze 30 tysięcy lajków i będzie kolejne cringe'owe TikToki za tydzień, więc bardzo polecam każdemu zostawić lajka, znaczy nie polecam, tylko wam każę po prostu. Bo TikToki to na razie nasza jedyna forma komunikacji, że tak to powiem, no bo normalnych odcinków nie ma póki co. No i co oglądamy, no cringe'owe TikToki jak cringe'owe TikToki, wiem, że będę cringe'ował, super. Narąbicie, nie mogę się doczekać. Widzu, słuchaj uważnie, możesz otrzymać coś za darmo. Od roku, jak nie dwóch, błagałem Shakes and Fidget, żebyście mogli, używając mojego kodu lub linku, otrzymywać coś za darmo. I tak się właśnie stało. Używając mojego kupon kodu ZeboShakes, na nowym serwerze Światowym 50 otrzymacie potkę, która wam daje procent więcej życia, gryfa oraz 50 grzybów. Ja wiem, że to jest dużo, dlatego korzystajcie, póki jest taka oferta. Wbijajcie w link w opisie, zaczynajcie na nowym serwerze i wpisujcie kod ZeboShakes, aby otrzymać tyle darmowych rzeczy. Jest to pierwszy raz w historii, gdzie Shakes rozdaje aż tyle rzeczy za darmo nowym graczom. Ja na waszym miejscu bym się giga cieszył, bo Shakes and Fidget to jest moja gra dzieciństwa i za moich czasów takiego czegoś nie było, ale jakby było, to bym był podjarany. Każdy wie, co to jest Shakes, każdy kiedyś grał lub gra w tą grę, więc ty też spróbuj, korzystając w linku w opisie i wpisz sobie kupon kod ZeboShakes i otrzymaj giga fajne rzeczy na start za to, że w sumie mnie oglądać. Całkiem ładna. Dobra, już mogę wyłączyć, a ja już chcę iść stąd. Sobota wieczór, humor gituwa. Tylko wam o co tutaj chodzi, to jest randomowy NPC, naprawdę, we Wiedźminie mniej zbugowane NPC-ty były niż tutaj. Co to są za ruchy taneczne w ogóle? Ona to po prostu stoi, a on, nie wiem, no, nie wiem, to ja w klubie, nie? Halo, idę po lody ekipy. No i po co to ty? Ona jest chyba częścią tej ferajny całej w ogóle. Nie wiem, czy widzieliście. O, zostawcie 35 tysięcy lajków, wtedy nagram o ferajnie. Co wy na to? Musicie mnie przekonać, bo jest za gorąco, żeby nagrywać. Lody ekipy. Halo, kaktusy. To ty dzwonisz. No i? Przestań wybijać się na ekipie. Aha, ale śmieszne. A wiecie, dystansik. No nie, mówiłem, że jestem lepszy od Charlie. No i tyle mi wystarczy, żeby wiedzieć, że to będzie tragiczny TikTok. No i co to ma być w ogóle? Jeszcze brakuje hashtag dystans. Mówisz, że Shipay Nara i Sabinity jest najmocniejszy? Nie, jakiś kuźwa Shipy jest najmocniejszy na polskim TikToku. Tak, jest najmocniejszy, normalnie najmocniejszy na świecie. On w ogóle będzie walczył na gali Malika w ogóle chyba, nie? Ja jeszcze miałem wiarę w Malika Gale, aż dopóki on nie ogłosił się, że będzie walczył. Ja widząc, jak kolejni influencerzy reklamują skami, naciągają swoich widzów i nie chcą się ponosić za to żadnych odpowiedzialności. Wow. Influencerze, hihihi. Wow, Sukanek, dobry obywatel. No nie wiem, jakby influencerzy będą reklamować skam, póki jakby, no nie wiem, YouTube nie wkroczy. O, to jest jedna z opcji. Albo póki Instagram nie wkroczy, albo póki polskie prawo nie wkroczy, czy coś takiego. No nie wiem, bo już mają wyrąbane na to, że po prostu opinie szargają. I chyba większe firmy też mają wyrąbane, bo i tak potem się reklamują. Pięć dni temu, a on nagrywa dalej do Zigzaka, naprawdę? Przecież Zigzak tak dawno temu był, chyba 5 piosenek już było. Cała płyta była! Oni to już chyba umarli, nie? Z tego co mi wiadomo. W sensie nie dosłownie, ale w grze komputerowej. A kumacie, chłopce dał poduszki, że ma duży tyłek, śmieszne. Fit Lovers, kiedyś się ich oglądało, pamiętam, jak jeszcze im nie odbiło. Chłopak w zbliżonym wieku do mnie. Ej, ona cały czas tylko o chłopakach nagrywa. W sensie jakby, no ja rozumiem, że ona nie ma zbyt dużo, żeby zaoferować poza tym. Aczkolwiek potrafi makijaż robić. Dlaczego ona na przykład nie nagrywa o tym, że makijaże ładne robi? A, no tak, bo to wymaga jakiejkolwiek, że tak powiem, pracy. Do czego ona nie jest przyzwyczajona. Chłopak plus 5 lat starszy. Okej, rozumiemy, jesteś Stuartem. Kto pytał? To już się nudne robi. Co drugi ten to jest o tym? Gorące jak Tijuana. Ej. Oni naprawdę mieli koncert? Ja nie wiem, ile oni zapłacili, żeby mieć ten koncert, bo raczej im nie zapłacili. Tragedia. Gdy członkowie mafii odkryją TikToka. Balenciaga i ten musi się pokazać. To jest jak ten typ, co się Rolexami flexował. Tylko jakby TikTok jeszcze istniał wtedy.
Oto moto. O Jezus. Jaki lifehack, jak sugar daddy znaleźć. Ja pierdziczę. Hej mama, chcesz się przejechać moim samochodem? Nie. No cóż, twoja strata. Ja jeżdżę BMW. Czym jeździsz? BMW, poczekaj na mnie! No przecież stał przy aucie, więc jakby no... To jest taki typowy TikTok, że haha, wiecie, kobiety lecą na auta, haha. I że wiesz, haha, patrz na mnie, jestem bez auta. Czy będziesz chciała być ze mną? Nie. Haha, patrz na mnie, jestem przy aucie. Oj nie, chodź tu. No to jest taki typowy skrypt, który był w 2012, kuźwa, jest 2021. Ula, ula, kocham ciebie. Nie, ja ją widzę co tydzień i dalej staram się zrozumieć. Ale wierzę w to, że kiedyś zrozumiem. Kiedy ktoś się pyta, czemu nie ma damskiego rapu. No nie no, to jest śmieszny tekst w rapie. Mi się podoba, no. Że tak powiem, proste i do celu. A perfumy się nie... Właśnie, widzowie, napiszcie w komentarzu, perfumy dajecie na ciuchy, czy dajecie na skórę? Bo ja jestem taki, że pomiędzy, nie? I ja sam nie wiem gdzie. On nawet dobrze nie zlipsynkował. Kradnę cię znów do nieba. Nie no, oni... mi się wydaje, że to jest taka część TikToka, która specjalnie jest cringe'owa, żeby po prostu być cringe'owa, żeby być znani. No, no, no jak Narcyz, jak strał w wywiadrze, no na przykład, co nie? To jest to samo, tylko na TikToku. Ten pod blokiem plusa 12, my z osiedlowej ławki rozmowy poświli. Hej, ale backstage klipu wygląda tak cringe'owo. Wyobraźcie sobie, że jesteście babcią, która tutaj mieszka i patrzycie za swoje okna, tam Kubańczyk. Potem to fajnie wygląda, jak to jest normalnie z muzyką i tak dalej, jakiś fajny montaż, ale backstage wygląda cringe'owo w ciul. Czar Boże, ubierz się! One serio tak nieironicznie słuchają swoich piosenek? Wiecie, rozumiem, jakby były nawet jakby były dobre, to i tak dziwnie słuchać własnych piosenek, ale jak są jeszcze złe, to podwójnie jest źle, nie? Nie ma co żałować. O, ktoś tak chciał, Monia, zostań. Monia, nie idź, jesteś najlepsza. O. No, spoko, no też bym sobie mógł czytać same pozytywne komentarze i bym sądził, że jestem nie wiem kim. To jest chyba członek tego całego... A nie, to jest Elita Czek jakieś jeszcze. Jezus, ile tych TikTokowych grup się narobiło. Będę miał o czym nagrywać, jak wrócę. No ale dlaczego w lodówce? Ale ja nie rozumiem, o co chodzi, jakby no... Jest nowa piosenka, nagrywają po prostu lipsynka do tego, to nie ma w ogóle sensu i tyle, żeby tylko mieć wyświetlenia. A wymyśliłam nowy trend, super trend. Nie mam pojęcia, co ja właśnie obejrzałem. No cóż, chyba czekają w aucie przed aresztem, aż ich, że tak powiem, sugar daddy wyjdzie, czyli kamerzysta. Zostałam TikTokerem roku, no i co, czekajcie, no i co, ona się chwali czy się żali, bo ja nie wiem. Szybka zmiana i lecę na imprezę urodzinową. Kolejna firma, która swój budżet marketingowy w złe miejsce dała. Słuchajcie, Avon, jakbyście się do mnie odezwali, ja bym wam więcej szminek sprzedał, czy co tam Avon sprzedaje. Ej, chłopaki, bym wam Avon reklamował. Chcecie gazetkę z Avonu? Nie. Nie zrozumiem twoich dziab, nie zrozumiem, dlaczego Team X sobie wytatuowałeś, naprawdę? Zgaduję, że... Zapytaj się jego, jaki jest jego największy błąd w życiu. Mogę się założyć, że powie, że ten tatuaż. Właśnie, czemu on go jeszcze nie zatuszował lub coś? Nie.
Super trend, zarąbisty, powiększa wam oczy. Fajnie. Bo ty jak nie... Bo ty nie kochasz tańczyć. Kochasz tańczyć. A ja nie znam żadnych kroków. W lewym oku i brwi jak miłość, ale może gdzieś to miłość. Ponownie fajna piosenka, która została zrujnowana. O, mój dzień też został zrujnowany przez TikToki, więc zostawcie przynajmniej lajka, żeby się opłaciło. Ja się z wami żegnam, widzowie. Miłego dnia, do jutra.